tym tygodniu ma miejsce wydarzenie, na które rynki czekały już od bardzo dawna. Są to wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się już jutro. Ich wynik będzie miał niezwykle istotne znaczenie dla globalnych rynków finansowych, a w związku z tym, że sondażowe różnice pomiędzy dwoma głównymi kandydatami są bardzo niewielkie, na rynku panuje spora dawka niepewności, która powinna się przerodzić w podwyższoną zmienność w momencie ogłaszania wstępnych wyników. Rynki nie będą oczywiście czekać na oficjalne wyniki wyborów i pierwsze silne wahania powinniśmy zobaczyć już po opublikowaniu pierwszych wyników sondaży Exit Poll. Jako pierwsze poznamy dane ze wschodnich Stanów. Powinny one napłynąć do nas pomiędzy pierwszą a drugą w nocy czasu polskiego w środę 9 listopada. Dane z kolejnych Stanów będą napływać stopniowo, aż wreszcie około godziny 5 poznamy dane z zachodnich Stanów i około godziny 6 dane z Alaski. Należy pamiętać, że faktycznie nowy prezydent Stanów Zjednoczonych zostanie wybrany dopiero po 12 grudnia. W jutrzejszych wyborach Amerykanie głosują na elektorów, a dopiero ci w pierwszy poniedziałek po drugiej środzie grudnia dokonają wyboru nowego prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Wybór będzie nie wiadomo do tego czasu jedynie w przypadku, gdyby zdobycze elektorskie obu kandydatów okazały się bardzo zbliżone. Rynki, które są narażone na szczególnie silne wahania w związku z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, to w pierwszej kolejności pary z dolarem amerykańskim i meksykańskim peso, światowe indeksy giełdowe ze szczególnym uwzględnieniem indeksów amerykańskich oraz rynek złota. Ja nazywam się Jakub Wilk. Po więcej informacji zapraszam na portal fxmag.pl.